Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagrałem sobie dzisiaj po raz kolejny w Sniper Ghost Warrior Contracts 2, odcinek numer 10. No i w dzisiejszym odcinku postaram się dokończyć tą całą czwartą mapę, jak ona się tutaj nazywała, Forteca Rashidy, tutaj macie w dolnym lewym rogu. No i postaram się właśnie tutaj dokończyć te wszystkie misje. Po pierwsze, z tej lewej strony mamy dokonać sabotażu pocisków rakietowych, więc to jest jedna tutaj misja. No i później tutaj bardziej chyba skomplikowana, właśnie w takim ogromnym forcie mamy zlikwidować Bibi Rashidę oraz znaleźć jakiś więźniów. W każdym razie rozpoczniemy sobie przygodę od tej całej... od tego całego portu, tych przeciwników. Mamy te wszystkie rakiety jakoś zniszczyć, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc zobaczmy, kogo my w zasadzie tutaj mamy. Nie wiem, jakichś snajperów trzeba się ewidentnie pozbyć. Tutaj jest jeden. No zazwyczaj jest tak około dwóch na jedną lokację. Więc nie, mniej więcej tylu pewnie trzeba będzie tutaj załatwić. Jeszcze kogoś tutaj mamy? Szczerze mówiąc nie, a tak zbyt wielu wrogów. Czasami bywa tak, że są też na plecach. Na przykład jacyś snajperzy tak ostatnio miałem. Więc warto tutaj śledzić takie miejsca, ale nikogo w zasadzie tutaj nie widzę. Tylko ten snajper jeden? I tyle? Ale warto być tutaj jednak dokładnym, powiedzmy. To jeszcze jakieś wieżyczki, jasna sprawa. Radio. No i tam jeszcze jacyś wrogowie. Dobra, w takim razie, co by tutaj zrobić na samym początku, ten snajper? Czemu nie jest tutaj zaznaczony? Halo, halo. Jak daleko on się znajduje? 250 metrów, więc... to chyba... Kurde, co jest nie tak? Czemu... nie pokazuje mi tego wroga. Dokładnie. No, nie wiem, ten tak po prostu znika z tego, co widzę. Muszę tutaj mniej więcej to wszystko oceniać w takim razie. No myślę, że coś w tym stylu chyba? Co się dzieje z tym całym wiatrem? Dobra. Incydent został załatwiony, cudowna sprawa. Ale te tagi jakoś tutaj znikają po jakimś czasie, to jest dosyć dziwne. Nie wiem, czemu tak tutaj było. Jak sobie teraz radzić? Tutaj jest jakiś wybuchowy przedmiot. Od razu miałbym to tych tutaj strzelać, to jest trochę... nie wiem, ryzykowna sprawa. No nie widzę żadnych innych snajperów, może tam jakoś? Nic? Nikogo nie ma? Dobra, bo w zasadzie nic się tutaj nie dzieje, kurde! Nie wiem, trzeba jakichś kolejnych tutaj przeciwników znaleźć, ale no... szczerze mówiąc, nikogo nie widzę. Może z jakiegoś innego kąta coś tutaj odnajdę. Na przykład tędy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Tutaj już nikogo nie ma. To w sumie całkiem dobre miejsce, łatwo będzie tutaj do wszystkich strzelać. Tutaj też dałoby radę chyba jakoś wejść. Może od razu to zrobimy? Co wy o tym wszystkim sądzicie? Zazwyczaj na takie bliskie odległości raczej nie wchodzę. Więc nie wiem, to będzie ciekawa sprawa. Dobra, wejdziemy sobie na ten cały silos i... może wyjdzie z tego jakiś ciekawy gameplay. Bo nikogo tutaj nie było z tego, co widziałem. Więc proszę bardzo. Tą misję chyba da radę w ogóle po cichu tutaj wykonać, tak jak każdą, ale tą w szczególności. Super łatwo było się tutaj dostać. Już nie ma tutaj żadnych wrogów. Kurde, co ja mam w zasadzie wykonać? Tych mógłbym jeszcze tutaj zamordować. Dosyć prosto, tam jest jeszcze dwójka. Dobra, idziemy na agresywną rozgrywkę, to jest w moim tutaj stylu. Nikt tego nie usłyszał, okej. A nie, jednak usłyszeli. Do tego się możemy spodziewać. Dobra, w takim razie już będziemy tutaj typowo mordowali. Kurde, koleś jak przetrwał tutaj. No właśnie, już tutaj będą zaraz na bliskie odległości podchodzili. Kurde, jak oni tutaj chodzą, ciężko w nich tutaj trafić czasami. No dobra. Czy widać jeszcze jakiś ruch? Szczerze mówiąc nie do końca. Ale mogliby nas już tutaj zacząć flankować. Więc nie wiem. Na przykład z tej strony nie ma już żadnych wrogów? Kurde! O nie! Jezu Chryste, prawie jeszcze tutaj spadłem. To było dopiero beznadziejne.
Już podchodzą tutaj powoli. Dobra. Jeżeli już ktoś będzie tutaj przychodził, to raczej chyba z tej strony. Speców już nikogo nie widziałem. Jeszcze na super daleko. Ktoś mnie jeszcze zauważył. A szczerze mówiąc nie wiem z której strony. Dobra, to już sobie tutaj tak typowo postrzelamy z daleka. Dobra, piękny strzał, ale chyba na radarze jeszcze widziałem z innej strony, jakby ktoś tutaj podchodził. Dobra, chyba dwóch jednym strzałem tutaj trafiłem, ale ten drugi pewnie przetrwał, albo i nie, okej. O kurde! Czyli mamy za sobą już wrogów. Może warto by było tutaj zmienić pozycję. Dobra, mam trochę mało zdrowia. Trzeba się szybko leczyć. Dobra, ryzykowny gameplay. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ktoś tutaj był pod nami. A już w zasadzie nikogo nie widzę. A ten został zabity. Trzeba się chyba trochę oddalić. Zobaczymy, może z tej strony jakoś tutaj przejdę. Zmienimy pozycję i zobaczymy, jak przeciwnicy na to zareagują. Jeszcze chyba nie wiedzą, gdzie jestem. Dobra, przeładujmy przy okazji. No i zaraz poszukamy tych wszystkich celów. Czy wy kogokolwiek tutaj widzicie jeszcze tak średnio, szczerze mówiąc? Ale większość raczej została zabita. Pewnie jakoś tam na górę pewnie będą próbowali wchodzić. Jakbym tutaj obstawiał. Tutaj już nikogo nie ma. No ale tutaj mamy do czynienia z wieżyczkami. Tam ktoś... Patrzcie na to! A to jest dobra sztuczna inteligencja, podoba mi się. Podoba mi się to, nie? Bo tam widzieli, że już jestem z tamtej strony i właśnie odpowiednio zareagowali. To jest jednak dobra tutaj sztuczna inteligencja, co wy o tym sądzicie? Jak oni są daleko? W ogóle co jest z tym przeładowaniem? 80 metrów, więc... Dobra, proszę bardzo. Może jeszcze ktoś tutaj podejdzie? Dobra, kolejny załatwiony, ale oni jakoś tutaj po tych schodach próbowali zejść. Nie mogę im ty na to pozwolić, zaraz, zaraz! Dobra, żeby nie ryzykować, już tak trochę odejdę. A gdzie oni się tutaj pojawili? Kurde! Przecież przed chwilą byli na tym rusztowaniu, nie? To już nie wiem. Muszę tutaj z innej pozycji jakoś podejść. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ci wrogowie już tutaj planują. Tam było czterech na górze i teraz nie wiem, gdzie poleźli. Może jakoś tędy sobie tutaj przejdę. Tak trochę naokoło, nie wiem, czy to odpowiednie przejście. No, powiedzmy, że tak bardziej bezpiecznie. Dobra, przeżyję ten upadek taki chyba, tak? Dobra. No i teraz wykonajmy sobie kolejne misje, hymmy. O, witam serdecznie. Co ten koleś tutaj próbował? W sumie pistolecik chyba będzie lepszy. Na mapie jeszcze było tutaj widać kogoś? Czy to jest wróg? Nie, to jest chyba jakiś cień. Okej, czyli to nie ma znaczenia. A mamy jakieś save'y, więc nie ma tragedii. Przy okazji jeszcze tutaj... Zniszczę chyba wszystkie kamery, tak to tutaj wygląda. Od razu sobie po wszystkim przejdziemy, come on. Nice, mamy tutaj przeciwników zaznaczonych. Jeszcze jakieś więzienia tutaj są. Dobra, to już chyba wszystkie. A z tej strony? Uszkodź? W zasadzie nie wiem, co to oznacza. No i gdzieś tutaj chyba jest nasza misja. Jakoś budynek obok. Gdzieś tutaj, więc zaraz zobaczymy. Może o to tutaj chodzi? Nie. Użyj? Nie, to po raz kolejny te wszystkie kamery, to już mi się na nic nie przyda. Przepraszam. Kurde, jak się tutaj z tego wychodzi teraz? Zapomniałem. No nie. Jak się wychodzi z tego? Przybierz, wyjdź pod E. Okej. Dobra. W takim razie drzwi zamknięte. Kurde.
Muszę się jakoś dostać do środka, tutaj jest w końcu nasza misja główna. O, to jest jakieś... Gdzie jest to działko? A, okej. Prawie działko, nie wiem, mnie zauważyło, przechodziłem metr obok niego. Nie wiem, jak to wyszło. Może jakoś tędy uda się przedostać, kurde. To jest wszystko ściśle tajne z tego, co widzę. Kurde, no nie. Pistolet, jak się strzela? Pomocy. Dobra, nie mam pojęcia. Kurde, ten pistolet jest taki sobie, strzelałem go dwa razy, ale... Czyli rozumiem, że ten strzał też jakoś chwilę leci, kurde. No dobra, trudno. Trochę tak, trzeba chyba wcześniej celować milimetr. Tutaj tak bezpośrednio już celowałem. Dobra, są kolejni gdzieś. A tutaj jeden. No i tutaj już ten stał w miejscu. Jeszcze jest kilku innych. Ciężko zbrojne chyba. No i tutaj trzeba będzie granatem wykorzystać. O kurde! Dobra, to nie wygląda dobrze. Muszę się uzdrowić. Może jeszcze damy radę. Mam mało amunicji. Dobra, znowu przejdziemy sobie tutaj z góry. No są ewidentnie pod nami. Gdzieś. Co oni tutaj kombinują teraz? Pytanie. Czy ktoś się już tutaj zaczyna pojawiać? Gdzie dokładnie? A ciekawa misja, ale nie wiem, gdzie są wrogowie teraz. Zgubiłem się. Jakoś z tej strony do mnie strzał. Załatwiony? Jeszcze ten ciężko zbrojny gdzieś był, ale nie mogę go znaleźć. W każdym razie, gdzieś w tym miejscu dokładnie mamy misję główną. Tylko jak się do tego dostać? Kurde, jeszcze ten ciężko zbrojny, zaraz mi tutaj przyjdzie, będzie kłopot. No właśnie, z tym mamy kłopot. Jeszcze to przetrwał. Jeszcze jeden granat, może go zabijemy? Dobra, okej, wyszło. Więc od razu sobie wezmę wszystkie rzeczy od nich. Wspaniałe tutaj po prostu przedmioty. Co, jeszcze ktoś? Dobra, to już powinna być chyba większość, a więc... Gdzieś tutaj mamy tą misję główną i nie mam zielonego pojęcia, jak to wszystko wygrać, szczerze mówiąc. Nie wiem, gdzie jest ten główny cel. Może jakoś od góry tutaj wskoczę i dopiero wtedy. O kurde! Ale obrywam. Koleś tutaj strzela przez te siatki, to jest dosyć... Gdzie? Kurde! What the hell? Tam jest... Jeszcze żyje. Dobra, nareszcie, kurde. No ciężka misja, muszę przyznać, ale... Wydaje mi się, że większość została załatwiona. Gdzie jeszcze? Jeszcze jest jakiś kłopot, ale nie wiem gdzie. Poza tym, gdzie jest ta cała misja? No to jest super ciężkie, no. Nie wiem, co ja mam tutaj robić. Może... Podążajmy za tymi wszystkimi kablami. Chyba tam trzeba się dostać. Tak to w zasadzie wygląda. Dobra. Chyba mam pewien pomysł, ale... No rzeczywiście to nie jest prosta misja. Czyli jeżeli przejdę sobie tędy... O właśnie tutaj, to jeszcze jakaś sterownia jest z tego co widzę. Może zaraz coś z tego wyjdzie. No przy okazji jeszcze mnie tutaj nie było jakaś serwerownia, więc... Może warto to wszystko jakoś zaobserwować, kurde. Co my jeszcze tutaj mamy ciekawego? No z tego co rozumiałem, co widziałem właśnie po tych kablach,
kurde, tu nie powinno. O! Nie, kurde, zawaliłem. I think that's done it. Access problem solved. Watch your angles and get in there. No dobra, więc chyba uda się wejść do samego środka, z tego co już tutaj rozumiem. Chyba, że jeszcze jakieś flanki, tak jak tutaj nasz przełożony nam podpowiadał. No i patrzcie na to, tak jest, udało się otworzyć. Więc teraz muszę tylko podłożyć ładunek. First charge is set. Good. One down. A, no właśnie, czyli to jeden z trzech, jeszcze dwa inne. Okej, więc teraz po prostu trzeba cały czas na wprost tutaj cisnąć i to nam pozwoli na kolejne, żeby to wszystko jeszcze dalej tutaj rozwiązać. Co my tutaj mamy w tych kolejnych budynkach? Jakaś tutaj szatnia z tego co widzę dla tych wrogów, ale w zasadzie już chyba nikt nie żyje. Jeszcze mamy te wszystkie pojazdy. Nie wiem, czy jakiś się tutaj nie uruchomi jakiś czołg, to by było dosyć mało przyjemne, szczerze mówiąc. Ale z tego co widzę, nie ma chyba takich kłopotów. Więc zobaczmy, to tutaj trzeba się dostać, tak jest. Seems like all doors are locked. Did you find any other info points? Not yet. Stand by. Czyli z tego co rozumiem, to są te kamery, no właśnie. Czyli to już w zasadzie te same, które były wcześniej. Może jakoś tutaj z góry wejdziemy. To wygląda jak całkiem obiecujące przejście. Nawet może tutaj jakoś standardowo wskoczyć, więc... Kurde. To nie jest aż takie proste, na jakie wygląda. Czy mogę jakoś tutaj doskoczyć tak ładnie? Come on? Nie da rady. W takim razie jakieś inne przejście, może tędy. Tutaj jeszcze coś do zdewastowania, w zasadzie nie wiem co. Coś niby tutaj popsułem. Kurde, no nie, trzeba się rozpędzić. W zasadzie to chyba zrobiłem, jeszcze raz taka próba dla pewności. No nie, ja nie wiem kiedy ja biegnę, a kiedy nie, najgorzej. Ja nie mogę. Dobra, muszę przyznać, że totalnie zawaliłem, patrzcie po prostu na to. Co należy tutaj zrobić? Należy zrobić tak, tak i należy patrzeć prosto, a mianowicie tędy. Come on, nie zauważyłem głównego przejścia. Ejże, tutaj też nie mogę wejść, naprawdę? Że co? Nie, okej, okay, dobra, nareszcie dało radę, czyli trzeba było tutaj, przy tej całej szmatce, okej. Okay. Kurde, to ja sobie skakałem tutaj niepotrzebnie na różne tutaj inne sposoby, a... Rozwiązanie było o wiele prostsze niż sądziłem. No dobra. W każdym razie teraz już mamy tą misję główną, więc zobaczmy. Co ja miałbym w zasadzie tutaj zrobić? A, tutaj jest ta cała bomba. The second charge is placed. Okay, that's two. No tak, czy jeszcze jedno nam zostało jeszcze z tamtej strony? Nie, to jest wszystko połączone, więc chyba nie będzie już żadnych tutaj nowości. Tą samą stroną sobie tutaj przejdziemy i w zasadzie tyle, come on, dobra. Jeszcze z... jakiś trzeci nam został, już dokładnie nie pamiętam gdzie. Chyba jakoś tędy. To zaraz trzeba będzie tutaj skręcić i w zasadzie tyle. Już jakieś bomby, granaty. Jeszcze jakieś tam granaty chyba mam, nie ma co się tak bardzo przejmować. I coś jakoś tutaj? Jestem zaraz przy miejscu docelowym. A, tu mnie jeszcze widzi. Dobra, więc misja zwyciężona. All charges set. Time to clear out. Dobra, więc teraz wystarczy po prostu oddać tą całą misję. Więc to już w zasadzie żadne interesujące rzeczy. Więc w zasadzie widzimy się przy kolejnej misji, zaraz wam to wszystko pokażę, więc chwila, moment. No dobra, w takim razie teraz przejdziemy sobie na tą cięższą misję do tego ogromnego fortu, no i postaramy się zlikwidować tą całą Bibi Rashidę. To jest w zasadzie taki, powiedzmy, jeden z najważniejszych przeciwników, więc ciekawa sprawa, co z tego wszystkiego wyjdzie. Przy okazji jeszcze tutaj jakiś był, pamiętam, taki fort poboczny, taki, nie wiem, bardziej posterunek. W zasadzie został on już przeze mnie załatwiony, nie było tutaj żadnej takiej
misji dodatkowej. Po prostu należało ich zlikwidować, więc tutaj nie było niczego nadzwyczajnego, więc to raczej sobie tutaj pominę. No i raczej tutaj pocisnę tym głównym szlakiem. No i zaraz zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Na tych terenach mnie jeszcze nie było, więc dokładnie nie wiem, czego się mogę tutaj spodziewać. Może karabinek wyjmę na takie, powiedzmy, najbliższe odległości, to ma tutaj największy potencjał. Więc trzeba mieć tutaj na baczności jeszcze jakiś tutaj fort albo coś w tym stylu, jakieś tutaj posterunki, nic takiego. Dobra, karabinek sobie wyjmę po raz kolejny, żeby mnie tutaj przy okazji nie zaskoczyli, może takich z góry tutaj zajdę. Halo, halo. Czy jest w ogóle tutaj taka opcja? Patrzcie na to. No nie! Co ja chcę? Dobra. Pójdę tutaj po prostu główną bazą i głównym przejściem i w zasadzie tyle. Okazuje się, że jednak nikt tego nie sprawdzał. Tylko dostaliśmy tutaj save'a. No dobra. Może jeszcze tutaj warto tą wieżę sprawdzić. Coś tutaj mamy? Jakieś, nie wiem, kanistry pozostawione i w zasadzie tyle. Mogę tutaj tak wszystko dewastować, te wszystkie lampy? No trzeba przyznać, że dobre są tutaj szczegóły, czyż nie? Wszystko zasobnie można tutaj zniszczyć. No i mamy na horyzoncie ten cały fort. Pewnie od tego momentu trzeba będzie nieco bardziej uważać. I'm outside the palace walls. I have fresh satellite intel showing multiple hostiles in the grounds and what looks like automated turrets outside. Check your angles and watch high. Wherever Rashida goes, she is heavily guarded. Anything on the prisoners? No, no updates. We last had them somewhere in the dungeons. Free them if you can. No dobra, więc na pierwszy rzut oka, no to od razu trzeba się tych wszystkich snajperów pozbyć. Oni zazwyczaj stanowią największy kłopot, więc sprawdzamy te wszystkie wieże, no i zobaczymy. Czyli tylko chyba ten jest z tego, co widzę, ale no warto tutaj wszystko sprawdzić dosłownie. Zauważył mnie. Kurde, nie tak szybko. Ja nie mogę, ale tutaj koleś agresywny. Daj pan spokój, 240 metrów. No nie da rady. Jaki on tutaj ogarnięty. Zaraz, zaraz, muszę tutaj zmienić 240. Zaraz, zaraz, muszę to jeszcze jakoś tutaj pozamieniać. Jeszcze mogę bardziej przybliżyć, 250. Gdzie jest tutaj to? Dobra, zadziała. Pierwszy tutaj, pierwsza krew załatwiona w takim razie. Najlepiej właśnie zaczynać od snajperów, bo oni tutaj mogą nas trzeba mordować. No i szukamy kolejnych celów. Od razu tutaj tych atakować, czy jak sobie tutaj radzić? W zasadzie byłoby to bardzo proste. Tak to wszystko wykonać. No i by wszyscy z jednej strony właśnie przychodzili. Ale powiedzmy, że postaram się jakoś tutaj te odpowiednie cele obierać. Tutaj mamy dwóch. Może na jednego strzała ich tutaj zamorduje. Come on. 100 metrów są około. Dobra, daliśmy radę. Chyba jeszcze nikt tego nie zauważył. Tam jest ich jeszcze więcej. Ci jak się ustawili, ejże. Może jeszcze trzech jednym strzałem. Nie, nie da rady. To już by było zbyt rekordowe. No dobra. Więc zobaczmy, co sobie teraz... Jak sobie teraz tutaj radzić? Znając życie, jeszcze tutaj mógłby być jakiś snajper. Czasami są tak na tyłach, więc warto to sprawdzać. Właśnie patrzcie, jaka tutaj pozycja dla snajpera dobra. Jeszcze jakoś tutaj znajdziemy? Snajperzy na daleko? Ktoś się tutaj kryje? Chyba nie, bo jest bezpiecznie. Więc chyba można już podejść. To już są tutaj wieżyczki, tam jeszcze jest kilku kolesi. Chyba sobie z góry tutaj zaraz podejdę. Kurde. Ale się tutaj ustawiają, już po prostu aż mnie korci, żeby tutaj trzech jednym strzałem załatwić, ale no nie da rady. Jest blisko, ale nie da rady. Dobra, więc wejdziemy sobie jakoś tutaj od góry, żeby nie mieli mi jak właśnie zajść i coś z tego wyjdzie może. Nie da rady tak się wspinać, kurde. A może tędy, to jest jakaś tutaj
właśnie półka skalna, więc proszę bardzo, robimy tutaj epicką flankę. Może coś z tego wyjdzie. Raz kolejny tędy może się wspinać, tak jest. Więc nie wiem, ciekawa mapa. Co wy o tym wszystkim tutaj sądzicie? No ale nie wiem, czy to jest dobre tutaj miejsce. Kurde, jestem na poziomie tych wszystkich wrogów teraz. Kurde, jest dwójka. Podsłuchajmy może. Nie, tutaj nawet dużo nie słychać. A gdybym tutaj od góry poszedł? Da radę tak to wykonać? Chyba tak. Come on. No i mamy tutaj dwójkę, jeszcze wyżej bym jakoś tutaj sobie powchodził, gdyby jeszcze się dało to wszystko zrobić. Nie mogę się już tutaj dalej przedostać, naprawdę? A gdybym tak zrobił? Come on. Oni mnie tutaj nigdy nie znajdą. Jakie miejsce w ogóle? Dajcie spokój. Tutaj chyba grę zbugowałem. Mamy snajpera, dobra, dobrze, że znalazłem. 200 metrów. Dobra, okej, on od razu będzie załatwiony. No, trzeba na samym początku snajperu, bo jeżeli zacząłbym robić strzelaninę, ten by mnie mógł zabić. No dobra. Całkiem możliwe, że to wszyscy snajperzy? Zazwyczaj w jednej lokacji jest ich około dwóch. Czasami trzech w takiej większej. Więc jeszcze można tutaj na pewno zobaczyć, ktoś tam jeszcze niby jest. A ci tutaj? Co się z nimi stało? Dobra, chyba nie powinni już tego słyszeć, dajcie spokój. Więc możemy sobie... O, tutaj ten, jak idealnie w tym miejscu jest, przy tym kanistrze. To od razu bym go tutaj zamordował, dobra. Tak jest. Więc wkraczamy na samą rozgrywkę bardziej agresywną. Dobra. Więc szukamy wrogów. Tam się jeszcze jakiś znajduje. Dobra, załatwiony. Ktoś mnie jeszcze tutaj zaobserwował, ale nie wiem gdzie. Kurde, oberwał, ale jeszcze żyje. No w każdym razie taką tutaj mamy lokację, że dajcie spokój. Może sobie tutaj łatwo radzić. Tam jeszcze jeden. Trzeba przeładować. Dobra, o, piękny strzał. A fajnie może się tutaj chować właśnie za tymi... jak to się nazywa? Takimi murkami. Właśnie w średniowieczu tutaj specjalnie były wykorzystywane, czyż nie? Właśnie dla jakichś łuczników, powiedzmy. Żeby się tak chowali. A nie, ja tutaj czuję, że wbiłem w takie miejsce, że oni no nic tutaj nie zrobią już. Bo nie mają szans. Chyba żadnej flanki nawet, no nie mogą tutaj wykonać. Może ktoś jeszcze tutaj za nami jest, tak to w zasadzie nawet pokazuje. Jakby byli zaalarmowani, ale... no nie wiedzą, jak sobie z tym radzić. Tam jeszcze jest jeden? Czy to ciężko zbrojny? Okej. Co to jest? Generator? Jeszcze coś tam krzyczą za mną, dajcie spokój. Nie wiem, tam im strzelę. No tak, czyli oni nie mają pojęcia, co się dzieje, ale miałem nadzieję, że pójdą w tamtą stronę eksplozji. Co, nie widzą mnie? W razie ich zamorduję, może jeszcze jakoś, kurde, przetrwał. Jeszcze jeden strzał, come on. Ani, już nie żyje. O kurde, nie mam żadnych gratów, to jest beznadzieja. Co ja mam tego wielkiego zrobić? Muszę jakiś grat tutaj odnaleźć, bo inaczej nie mam szans. Więc... co to jeszcze za grenat? Generator usłyszę.
If you can stay dark, you'll improve your odds. Watch your movement and be methodical. This is Whiskey 3. We lost the enemy. Mamy jakiś grant. Zobaczymy, czy to jakkolwiek będzie sobie tutaj radziło. Elektromagnetyczny, zobaczmy. Coś w ogóle mu tutaj zrobię? Ten granat nic tutaj nie robi na wroga, będę musiał tutaj po prostu full auto chyba mu sprzedać i tyle. Dobra, nie żyje. Dobra, większość została zatwiona. Stay calm, już tam, jeszcze tam, nawet mówi już w zasadzie nikt nie żyje. Albo jednak ktoś żyje, o kurde. Jednak trochę ich jeszcze tutaj zostało. Ale full auto śmierci i chyba wszyscy zostali załatwieni z tego, co widzę. Chociaż tak patrząc na mapę, nie jestem do końca pewien. Trzeba jednak uważać. Halo, halo, jeszcze ktoś tutaj będzie? Chyba nie. Więc złupmy wszystkie tutaj rzeczy od kolesi. To jeszcze będzie tutaj jakaś amunicja. Po prostu wspaniała sprawa. No i zaraz zobaczymy sobie, co z tymi wszystkimi misjami. Gdzie ja mam w zasadzie się dostać? Jak na razie jeszcze nie wiem. Dobra, jestem gotowy na dalszą rozróbę. Tutaj jeszcze coś znajdziemy, jakiś magazyn, może coś by tutaj było. Patrzcie, jakie szczegóły, nawet latarkę można tutaj zdewastować i przestaje świecić. To jednak jest bardzo dopracowana produkcja pod takimi względami. No i gdzie jest misja? Gdzieś tutaj mam coś zrobić, ale jeszcze nie wiem, co w zasadzie. Może tych więźniów mam uratować. Gdzie oni mogą się teraz znajdować? Pytanie. Jeszcze jakieś granaty, ekwipunek jest pełen. I z wabikiem? Nie, wolę elektromagnetyczny, ale najbardziej wolałbym te odłamkowe. O, patrzcie, jakieś zejście do podziemi. A, czyli to było przejść tak z boku, okej. Nawet nie wiedziałem. Ciekawa sprawa, tutaj są miny. Dobra, ja tutaj nie wchodzę już. Więc w zasadzie już teren został wyczyszczony. Teraz tylko pytanie, gdzie mogą być ci więźniowie oraz, nie wiem, ogólnie te wszystkie misje. No nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, więc taka będzie ta eksploracja, Nikt nawet już tutaj nie urzęduje, wszyscy załatwieni. Więc trzeba znaleźć jakieś charakterystyczne miejsce. Co? Snajper? Come on. Dobra, załatwiony. Już się bałem, że mnie tutaj na strzał zabije. To była bliska tutaj odległość, więc to było całkiem możliwe. Gdzie ja w zasadzie teraz idę? Jakieś tutaj wyburzone coś części. Heading into the tunnels beneath the palace. We may lose our visual feed down there. If so, you'll be on your own. What's new? Stand by. No dobra, więc schodzimy do tych całych podziemi. Mamy jakichś wrogów? What the hell? What's happening? Bridge collapse. I've fallen into some kind of water tank. Are you still functional? Roger, but it's low light and I've got no idea where I am. Your mask can scan the terrain, give you some idea of the features at least. No dobra, mniej więcej wiem, jak należy tutaj chyba płynąć. Ale tutaj, no nie no, ciężka sprawa. Mam nadzieję, że już wypłynę, tak jest, dobra, powoli wychodzi. Jeszcze ktoś tutaj jest? Jakiś wróg? Trzeba być pod wodą. Chyba tutaj jest jakiś wróg z tego, co słyszałem. Dobra, jeszcze dalej sobie przepłyniemy. Mamy i wodę i teraz zanurkujemy na dalsze odległości. Chyba dobrze tutaj cisnę, ale szczerze mówiąc dużo tutaj nie widać. Dobra, żeby tutaj nie zginąć w jakimś głupim miejscu, come on, no nie. Ale było blisko. O kurde. Dobra, chyba w takim razie już można normalnie zawalczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, eliminacja. Śmieszna jest ta sprawa, że jak się już tutaj morduje tego kolesia, koleś przed tym morderstwem po prostu wchodzi do takiej prostej postaci, takie nie T-pose, tylko że tutaj
trzyma takie ręce wzdłuż ciała i w zasadzie tyle. No i tutaj mamy jakiegoś kolesia niby, okej. Więc jak sobie tutaj radzić? Dwóch nawet, to od razu na jednego strzała by tutaj byli. Chwila, moment, czy oni jakoś tutaj rozmawiają, czy jak? Czy może by jakoś tutaj się ułożyli inaczej, kurde. To nie jest prosta sprawa. Co z tym drugim? No, po raz kolejny ta poza, okej, jasna sprawa, i tutaj mam jeszcze jednego. Pytanie, czy jeszcze inni tutaj jakoś będą? Chyba nie. Chyba mogę sobie po prostu tak wszystkich mordować po cichu. Niech będzie i tak, przy okazji jeszcze powinien zbierać tutaj po nich przedmioty. Myślę, że jeszcze żyją. Słyszę audio. Zbliżaj się uważnie. Jeśli zobaczą, to może zabić więźniów. Aha, czyli muszę wszystko zrobić po cichu jeszcze, żeby nie było zbyt prosto. Kurde. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam jeszcze jakiś strażnik, nawet dwójka. No ciekawa sprawa, jak daleko uda mi się tutaj... Ej, co jest? Jak daleko uda mi się tutaj zajść? Nie jestem tutaj najlepszy, jeżeli chodzi o takie ciche rozwiązywanie sprawy. No ale zobaczymy, o kurde. No już jednego mamy. Dałoby radę jakoś tutaj kamienia użyć, albo coś w tym stylu, jakoś się to robiło. Podejrzliwy. Źle rzuciłem, najgorzej. What was that? Gdzie on jest? Kurde, aż dwójka. Kurde! Ach, już ich tutaj miałem na strzała jednego, zaraz. Come on, no. Kolesie, weźcie się, ustawcie tutaj. Lepiej. Jeszcze tam dalej rzucę najlepiej. Może coś z tego wyjdzie. Naprawdę. No i nie wyszło. W takim razie chyba musimy się teraz śpieszyć, żeby nie zamordowali naszych. Dobra, trochę ryzykowna rozgrywka, no ale zobaczymy. Całkiem ich tutaj jest sporo, ale ja się boję o naszych. Tylko już tutaj w zasadzie nie widzę. Ułatwiony? To jest jakiś ślepy zaułek. Kurde. No jakoś tutaj wychodzi z samym strzelaniem, ale się obawiam o naszych. A tutaj mam coś do zhakowania, jakiś właśnie komputer. Zobaczmy, o co tutaj chodzi. Control. We were too late. The screams are coming from a laptop. Recorded video. Are you sure they're dead? Affirmative. This visual is pretty conclusive. Have you found any bodies? No, but they were on screen. It wasn't an easy death. Okay, secure any data on that laptop. We'll assess later. You can't do anything else down there. Look for a way to get back to ground level. Keep heading up. Copy that. I'll find some stairs. No więc cała sprawa. Okazuje się, że chyba zawaliliśmy po części. Nie wiem, jak to w ogóle wygląda na mapie. Znajdź więźniów. No powiedzmy, że misja wykonana, ale no niestety nie udało mi się ich znaleźć. No dobra, w każdym razie znalazłem jeszcze tutaj jakąś inną drogę. Właśnie taką to kratką schodową i z tego co rozumiem, teraz przejdziemy sobie do tej ostatniej misji. Właśnie, żeby zlikwidować tą całą... jak ona się tutaj nazywa? Przepraszam, Bibi Rashide. No dobra, w takim razie zobaczmy, kogo my w zasadzie tutaj mamy. Czyli tutaj mamy do czynienia z jednym kolesiem, okej. Ale pytanie, czy to w ogóle jest bezpiecznie, żeby go tutaj zamordować. Może przejdziemy sobie jeszcze jakoś z boku.
Mam jeszcze do czynienia, nie, to nie jest snajper. A właśnie, warto tak daleko patrzeć, na dalekie odległości. Kamera mnie jeszcze prawie zauważyła, ale... Gdzie ona się w ogóle znajduje? Tutaj jest jedna. Dobra, chyba nikt tego nie usłyszał. Dobra, szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem, że od tej kamery już mnie tutaj wszyscy zauważą. Ja nie mogę. Czyli Rashida będzie zaraz tutaj uciekała. No dobra, więc powiedzmy, że się jakoś tutaj schowam i szukamy tej całej Rashidy. Gdziekolwiek ona może w ogóle być. Nie mogą nas zlokalizować. 150 metrów, coś w tym stylu? Kurde, przetrwał, nie wierzę. Dobra, tym razem poprawka. Kurde. A no nie spodziewałem się, że już od razu usłyszą zniszczenie jednej kamery, no nie. To nie wygląda absolutnie dobrze. Jeszcze jakiś snajper mnie tutaj bije, dobra. No jakieś tutaj full auto. Załatwiony? Tak, już z pewnością. Proszę, tutaj do mnie nawala. Ich jest znacznie więcej niż sądziłem. Dobra, załatwiony. Jeszcze pytanie, czy mogą mi jakąś tutaj flankę wytworzyć. Są graty. To znaczy, że muszą już gdzieś tutaj być. Jeszcze jakoś żyjemy. Kurde, ale co z tą Rashidą właśnie najgorzej? O kurde! Dobra, czyli mamy tego wielkiego na sobie. To nie wygląda dobrze. Ja nie mam gratów żadnych. Chyba. No nic takiego nie mam, niestety. Kurde, jakieś graty albo coś w tym stylu. Nic tutaj nie mam. Musiałbym full auto do tego strzelać. Co jest dosyć ryzykowne, muszę przyznać. Zobaczmy jeszcze wyżej. Jak sobie tutaj radzić? Jakieś uzupełnienie amunicji albo coś w tym stylu, nic tutaj takiego nie ma. Ale słabo. Jeszcze kamery mamy. Wejdę sobie jak najwyżej. Jakie to jest w ogóle ogromne. Jeszcze nas nie widzą. W sumie mógłbym coś takiego wykonać, zobaczymy. Ryzykowny gameplay. Niczym Rambo. Dobra, ale gdzie może być ta cała Rashida teraz? Kurde. Kto do mnie tutaj strzela? Jezu, ja już w ogóle zdrowia nie mam. Leczenie? Może przeżyjemy. Kurde. Gdzie my mamy tego całego przeciwnika? Dobra, załatwiony, nice. Ktoś jeszcze do mnie tutaj pruje, ale... Dokładnie nie widzę. Dobra, piękny strzał. Gdybym był tą Rashidą, to raczej tym helikopterem bym uciekał. No ale niczego w zasadzie takiego tutaj nie widziałem, więc no nie wiem. Ciężko powiedzieć. Jak na razie jakoś to wszystko wychodzi, no ale... Kurde, jeszcze jakiś snajper. Gdzie on się znajduje? Gdzieś tam był. Ciężka sprawa, come on. Tutaj jest, zaraz, zaraz. Ja już go w zasadzie kiedyś widziałem. Znaczy, ja tam byłem wcześniej. Był załatwiony. Jest Rashida. Excellent work. Now get out of there. Czyli główna misja zwyciężona. W sumie nie spodziewałem się, że będzie do mnie tak podchodziła, no ale dziękuję serdecznie. Teraz wystarczy tylko uciec z tej lokacji i w zasadzie tyle. No a możemy sobie jeszcze zwiedzić te jej mieszkanie, jak ona tutaj w ogóle żyła, jeżeli to jest jakkolwiek w ogóle możliwe. This is Whiskey 3. We lost the
Patrzcie, jakie tutaj meble miała znakomite. O, tutaj była. Kurde, to dopiero. To jeszcze jest jakiś jej król chyba. Tam na samym początku pamiętam taką cutscenkę, że no tam jakiegoś męża, ale ten mąż chyba tam zginął, albo już nie pamiętam, co się tam dokładnie stało. W każdym razie już chyba nie jest zagrożeniem, ciężko powiedzieć. Jeszcze to sobie przypomniałem przy innych cutscenkach. Dobra, więc w zasadzie misja zwyciężona, teraz tylko trzeba się stąd wydostać. A pytanie jak? Tu jeszcze ciężko zbrojny, z tym to ja już nie walczę. Szkoda mi amunicji na niego. Z pistoleciku jeszcze możemy sobie tutaj zagrać w taki oto sposób. Okej, czy tą lokację już w zasadzie mniej więcej poznaję. Może tędy dałoby radę jakoś właśnie uciec. Come on, jest taka możliwość? No nie. Kurde, już miałem taką nadzieję. Ja zbyt szybko się przemieszczam, nikt nie wie gdzie ja jestem. Jeżeli pamiętam, to właśnie z tej strony zaczynaliśmy tą swoją rozróbę. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Kurde, gdzie był tutaj początek? Dobra, załatwiony, nice. Też jakieś kamery. Okej, więc w zasadzie... A, tutaj jest przejście, okej. Dobra, więc myślę, że to już w zasadzie misja została rozwiązana. Co widzę, wszystkie misje zostały już tutaj sprawdzone, okej. Więc tylko uda mi się dotrzeć do tego miejsca, żeby to wszystko oddać i zaraz wam to wszystko pokażę, więc chwila, moment. No dobra, w takim razie proszę bardzo, jesteśmy na miejscu, ustawianie połączenia, no i wszystkie misje zostały wykonane, tak jest. No tak, wszystko zostało chyba zwyciężone. Tylko to znajdź więźniów, nie jestem co do tego taki bardzo przekonany, szczerze mówiąc, no nie wiem. Powiedzmy, że jakoś to zostało wykonane, niby informacje o więźniach znalazłem, a nie samych więźniów, ale chyba jest okej. Więc dobra, więc opuszczamy region, misja została zwyciężona, no i w sumie tyle. Well done, Raven. That's a problem solved and a lot of fires put out. Rashida's little war would have impacted more than Kuamar and her near neighbors. This conflict had the potential to burn up the whole region. But she's out of the picture. The command chain is broken, and no one is going to use those nukes. Kuamar now has a chance to return to the peaceful state it was before the Albakas seized power. More critically for us, oil supplies are no longer under threat. The global economy won't be crashing anytime soon, and the CEOs of certain multinationals are breathing easier now that Hellstrom is dead and his stolen data corrupted. Well, apart from the files you've seized, which our tech teams are decrypting. We will make sure that the government here won't block an election. There's a good chance it'll be free and fair, too. In fact, our man, Tahir, is leading the pool of candidates. It'll be useful to have someone on the inside. You must have wondered why we helped a journalist, right? Now that your work here is done, and all payments made, why don't you have a break? Heal, rest, recharge. But stay in touch. You will be hearing from us again. No to wygląda tak, jakbyśmy całą grę wygrali, ale tak do końca nie jest. Przecież mamy jeszcze jedną misję. Co to w ogóle ma znaczyć? Kontakt Taja? Mamy kontakt Taja, jakiegoś zlikwidować? Jakiegoś jeszcze innego kolesia. Czyli dwóch mamy tutaj wrogów. Okej. No tak, czyli to jest już ostatnia misja. No a ta forteca Rashid została, powiedzmy, zwyciężona, jeżeli chodzi o te główne misje. Jeszcze są jakieś tutaj wyzwania, czy też łowy, ale
to są już tutaj absolutnie misje poboczne, więc raczej to sobie już tutaj pozostawię, więc dobra, więc przed nami został tylko chyba jeden odcinek właśnie z tym, z tą ostatnią misją, więc jeżeli was to interesuje, zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki z tej gry oraz z innych gier. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!